Witamy Was w drugim odcinku naszych koroniarskich kuchennych rewolucji. Jesteśmy dzisiaj w Wasabi Sushi przy ulicy Solnej 4. Są z nami sushi masterzy, którzy poprowadzą dzisiejszą lekcję dla naszych piłkarzy. Damian Stachura, dzień dobry. Cześć, witam. I Piotr Goch, dzień dobry. Witam. Damian, co dzisiaj będziemy przygotowywać? Dzisiaj przyrządzimy naszą specjalność, czyli sushi w wielu odsłonach. Tak. A na co liczysz ze strony naszych zawodników? Myślisz, że poradzą sobie z tym wyzwaniem? Na co liczę? Liczę na to samo, jak chodzę na mysz, czyli na pełne zaangażowanie. Super, ja liczę na to, że mnie nie otrują. No to zaraz zaczynamy. Cześć, chłopaki. Damy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować dobre sushi. A tu są nasze barwy, proszę bardzo. Dziękujemy. I zapraszam. To zaczynajmy. Dzisiaj przygotowaliśmy wiele składników do przygotowania sushi. Od tych podstawowych jak surowa ryba, tuńczyk, łosoś, nori, czyli klasowane algi morskie, ryż do sushi w termosie, po takie już mniej oczywiste jak na przykład tykwa, osinko, sałata, ogórek, prażone migdały, kawior. I zaczynamy. Pierwszym rodzajem, który przygotujemy, to będą posomaki. Najpierw ja przyrządzę sam, a potem będziemy usunąć. Poskładamy ryż, właśnie starając się go bardzo, bardzo nie ugniatać. Ja robię teraz tuńczykiem, ale tak naprawdę dowolność jest. Mogą być też z łososiem, na przykład z serkim ogórkiem, z osinką, z tykwą i tak naprawdę z czym zapragniemy. Skręcanie jest tak jakby w trzech fazach. Tutaj zaciskamy. Troszkę dalej kładziemy. I przesuwamy. Wiem, że to się na początku wydaje ciężkie, ale zaraz jeszcze raz. Takim naszym zabezpieczeniem może być taki paseczek nori, zrobimy na wody. I pierwszy rodzaj gotowy. Jesteśmy już po hosomakach, teraz przygotujemy uramaki. Przypominam, że hoso znaczy cienki, a ura znaczy odwrócony. Ugniatamy nie za mocno. Tak jest. Dobry uczeń. Później rynna. Akurat tutaj rynki nie będzie. Pozwólcie się na zero jest to. Dobra próba. Rynienka jest tylko przy tym pierwszym rodzaju. Takie grubsze. Tak. No i jak mówiłem, ura znaczy odwrócony, czyli odwracamy sobie. Może powiecie, jaką rybę najbardziej lubicie, to wtedy z nią przygotujemy. Ryba filet, nie? Ryba filet. To akurat. Takie słynne. Serek Filadelfia. Nie żałujemy. Żałujemy. Dodamy sobie ogóreczka. I zwijamy. Ważne jest, żeby przy tej pierwszej fazie postarać się zamknąć wszystko w środku. Mhm. I przytrzymać chwilę, tak? Tak. Ten środkowy krok jest taki, pewnie troszkę mało zauważalny dla Was, ale on jest. I mamy drugi rodzaj skręcony, uramaki. Teraz przechodzimy do futomaku, czyli futo znaczy gruby, wieloskładnikowy. Nori, zwróćcie uwagę, że nori przy pierwszych dwóch rodzajach było w tą stronę, teraz je kładziemy tak. Nie za mocno. Wiesz? Nie. Ale też nie... Chyba już robiłeś, co?
byłeś na miejscu, bo dużo wiesz. Przygotowałem się do dzisiejszych zajęć. A co byś tutaj dodał, Waniu? Tutaj? No, do futomaków, tak? Futomaki? Tak, futomaki. Ja kręcę, a ty komponujesz. A nie wiem, no. Możesz pokazać palcem, jak nie wiesz, jak się nazywa. Łososia wędzonego? Tak. Dokładnie grillowany. Wygląda podobnie. Może być. Też będzie się świetnie komponował z serwem. A tutaj zostawiamy takie miejsce, tak? Tak. Bo wcześniej tego nie było. Tak, bo to jest... Zapamiętaj to. Może tykwę? O, tykwa, tak. Też tak mi się wydaje. Które najtrudniej skręcić? Czy nie ma zależności? To pierwsze. Pierwsze w życiu. Pierwsze najtrudniejsze. Pierwsze najtrudniejsze. No tam zobaczymy. Trzeci rodzaj. To już wszystkie rodzaje, które wam chciałem pokazać, a teraz kolej na was. Co? To ja już mam gotowe tutaj. Tak łatwo nie będzie. Umiejętności naszych zawodników? Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, bo poziom bardzo wysoki i w skali szkolnej to mocne 5 z plusem, także... No słuchaj, ja wizualnie oceniam na remis, zobaczymy jak smakowo. Ja jestem dobrej myśli, bo wygląda naprawdę super. Miałem wielu uczniów, a to jest naprawdę na wysokim poziomie. No teraz będzie kompromitacja w postaci mojego jedzenia pałeczkami. Dobrze, to teraz musisz mi dać mały tutorial, żebym się tutaj nie skompromitowała. Najpierw lejemy sos sojowy, rozumiem, do wasabi, tak? Tak. Dobrze. Proszę. No i co? No to tego nie będziemy, bo to jest pokazowe. Teraz naszych panów trzeba spróbować. A, no to jeszcze rozmieszam, dobra. Tylko nie mieszaj tak bardzo dokładnie, bo będzie ostre. Bo będzie ostre, tak, to domyślam się. No dobra, no to próbujemy. O, to ho. Ja może... Ostre! Ale jak? Ale dobra. Zaraz minie. Jak test smaku oceniasz? Super. Dobrze im wyszło? Naprawdę bardzo smaczne. Też mi się wydaje, że całkiem spoko. Ale znowu, chyba skłaniałabym się ku remisowi. Jak najbardziej. Jak najbardziej, prawda? Jak wrażenia, panowie? Jak wam poszło? No myślę, że wygrałem krótko. Myślę, że no Błaniu zabrał mi moje... Talerze twoje z domu. Talerze lepsze wziął, także jego lepiej wygląda. To sushi, ale myślę, że moje jest smaczniejsze. A co było najtrudniejsze tutaj? Zawijanie według mnie. Tak, zawijanie jest trudne. Zawijanie najtrudniejsze. Wiem, dlatego mówię, że moje jest jakościowo lepsze, Błania lepiej wygląda. No dobrze, ja powiem szczerze, że no jestem pod wrażeniem. W sumie jeszcze bym chciała spytać Damiana, co o tym uważa, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz poszło wam bardzo dobrze. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że lepiej niż świąteczne dania waszych kolegów w grudniu.
wygląda to zupełnie inaczej, słowa. Zdecydowanie lepiej, tak? Więc będę tutaj szczera. No i powiem uczciwie, że no remis, no panowie, remis. Ostatnio nasz ulubiony wynik na boisku, mam nadzieję, że to się zmieni niedługo, ale no zdecydowanie lepszy remis niż przegrana. Otóż to, o tak mówisz. Tak jak mówię, tak jest. Także, remis z naciskiem na mnie, no remis, zaznaczmy. No dobra, no ale to musi być faktycznie dobra. Remis. Bo grałeś u siebie, grałeś u siebie. W Błaniu grał u siebie, w Błaniu trochę bardziej, tutaj widziałam, że samodzielnie dynamicznie trochę działał, bardziej, dynamicznie, wiesz, jak na skrzydłowego, jak tam no, miało być. Tak, tak. Więc remis ze wskazaniem, także gospodarz tutaj starał się i gość też się starał, no ale 1-1.